Siemanko wszystkim, jest 3:30, bo samolot mam o 6:25 i będę musiał za chwilę już jechać na lotnisko. Jeszcze jest ciemno na dworze, nic nie widać i zimno trochę, to też źle. Ale no, już się zobaczymy, to na lotnisku dopiero pewnie. Więc to tyle na początek i... Dzień dobry. Hulajnoga mi w spokoju odjechała w bagażu. Mam nadzieję, że tak samo też doleci do Londynu. Będzie tam gotowa, będzie na mnie czekać. Teraz jeszcze czeka mnie kontrola bezpieczeństwa i już będę mógł sobie czekać na samolot. Ja już jestem nawet za bramką i już czekam na wejście do samolotu. Już nawet autobusik czeka na nas. Wystaje kierownica, ale ulga, przynajmniej hulajnoga jest. Tak jak wyjdę, to mam szukać kogoś w niebieskiej albo żółtej koszulce. W dwóch innych miejscach było napisane inaczej, ale raczej znajdę. Hello. Thanks. Już dojechałem, już mam pokój i wszystko. Jest teraz 11:30. O 12:30 mam lunch i potem mogę wyjść. Mam wolny czas do 17:00, więc pojadę. Spróbuję
objechać przynajmniej najdalszy skatepark. Wszystkie są w miarę po drodze, ale pojadę najpierw na najdalszy, bo jest najlepszy i sprawdzę, ile tam będę. Jeśli będzie za fajny, że zostanę tam przez cały czas, no to nie objadę innych. A nie wiem, czy będę miał czas jeszcze w dni normalnie, bo jutro w niedzielę mamy wycieczkę, a potem może być mało czasu. Przynajmniej dzisiaj mam wyjście, mogę wyjść sam, wyjechać, więc spróbuję nagrać, co się da, i pojechać jak najbardziej. I no, teraz mogę wam pokazać mój pokój. Jednoosobowy, ale za to z łazienką taką pojedynczą. No tak wygląda pokój. Moje łóżeczko. Półki jeszcze się nie rozpakowałem. Takie dziwne okno, którego nie otworzę do końca, więc nie będę mógł sobie skoczyć na dół czy wyjść tędy. Tu mam szafę, co w szafie jeszcze nie patrzyłem. Co to jest? What? Czy to jest safe? Dobra. To tyle z szafy. I jeszcze łazienka. No, nawet niezła. Co prawda mała trochę, ale chyba jak na jedną osobę to powinno mi wystarczyć. Więc na razie to tyle. Ja czekam na jedzenie, bo nic nie jadłem, odkąd czekałem na lotnisku przed piątą, a jest 11:30, więc czekam tą godzinę i zobaczymy się pewnie już na skateparku w sumie. Nie, dobra, pokażę jeszcze hulajnogę. To teraz ją złożę w sumie, bo mam czas. No i teraz to mam wszystko gotowe na wyjazd na skatepark. Tylko mój brzuch jeszcze jest niegotowy, więc trzeba chwilę poczekać. Przyjechałem do najdalszego skateparku w Cambridge, w miarę dobrego. Nie ma tu zupełnie nikogo, a to jest taki kompleks, jakieś dwa orliki, tu są skatepark, coś innego i jest kompletnie pusto. Przynajmniej nikt mi nie ukradnie rzeczy, ale przyjechałem tu, ponad 3,5 mili było do przejechania według Google'a, więc ponad 5 km, a przy tym jak ja jeździłem, także wiedziałem, gdzie mam dojechać i się kręciłem uliczkami w tamtą stronę i na końcu jeszcze nie umiałem znaleźć, no to ponad 6 km będzie. I zajęło mi to ponad pół godziny, więc teraz jest 14:16, o 17:00 mam być w ośrodku. Mam jeszcze 3 kolejne skateparki do zobaczenia. Jeden widziałem po drodze, przypadkiem nawet, z daleka. I jeszcze jakąś mini rampę widziałem po drodze. Więc pełno tu jest takich rzeczy. A teraz pokażę wam skatepark. Tu jest taki bowl. A tu takie inne rzeczy, jakieś takie boksy niby. Co nieco. Tak to wygląda. Ja już ustawiam kamerę chyba, aparat, bo nie mam dużo czasu i nie ma na co czekać, więc coś tu porobię, a potem jedziemy dalej i ogarniam kolejne. No więc jazda.
Myślę, że te 15 minut już mi tutaj wystarczą. Dziwny skatepark, bardzo dużo takich, znaczy można przeskakiwać w różne strony. Niektóre kąty i pomiędzy ziemią a rampą, to nie da się ich po prostu przejechać. Ale tak to nawet spoko, więc jadę dalej. Znaleźć coś innego, znaczy znaleźć, już znalazłem, ale teraz tam dojechać, więc widzimy się jeszcze za chwilę. I patrzcie to. Tu są takie specjalne drogi. Znaczy to pewnie w niektórych miejscach, ale takie tory dla autobusów. Tu jest normalna droga, a tu są tory dla autobusu. Tak osobno. Dziwne, jeszcze nigdy tak nie widziałem. To tutaj mini rampa. Tak nie wiadomo skąd nagle też przy ośrodku takim gdzieś boiska, jakiś plac zabaw, ale jest zamknięta, zablokowana z tym. Jest ogrodzenie dookoła tej mini rampy, więc i tak bym tam nie mógł wejść, więc jadę dalej na jakiś normalniejszy skatepark. Jestem na drugim, czyli żebyście, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, to jest Nansway Skatepark. Poprzedni to był Orchard Park. Taki malutki. Ten już lepiej zrobiony. I nawet taki mały pump track tu jest. Najpierw asfaltowy, potem jest część z ziemi. No więc sobie jeszcze tu chwilę pojeżdżę i jadę dalej. Ok, tyle mi wystarczy z Nansway Skateparku. I teraz już cały mokry i jest gorąco i zmęczony. Jadę do trzeciego już, więc zaraz się tam zobaczymy. Jest i trzeci skatepark. Jesus Green, tak nazwa, bo chyba jest taka nazwa parku. Więc tu też chwileczkę pojeżdżę, no i pewnie coś nagram. Mi się najprzyjemniej jeździło na tym skejcie. Co prawda nie mogę robić tak dobrych rzeczy jak na innych. Chociaż na pewno niż ten Nansway to bardziej parkowy. Nie niż ten pierwszy Orchard Park, ale Orchard Park był krzywo zrobiony, więc niezbyt dobrze się skakało wszędzie. I jadę jeszcze na ostatni dzisiaj tej podróży, nie wiem czy ostatniej tu,
Ale zobaczymy się jeszcze na czwartym, tak mi się wydaje, jeśli jeszcze tam gdzieś stoi. Jest i ostatni skatepark. Najmniejszy co prawda, ale w sumie może najlepiej wykonany. Drewno rolin, bank to bank z murkiem i kłoterek. Tu boksy i rurka. Już coś próbowałem. I tu, o, tu są rajderzy w końcu. Jacyś. No i tu jeszcze pojeżdżę chwilę i to będzie chyba koniec. Ale jakieś rzeczy tu dobre mogę porobić. Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be w sumie na tyle z tego skateparku. Też nie jest zły, co prawda nie ma flyboxa żadnego, a quarter jest dość przyjemny. Zresztą było widać po trikach i moich, i tu ridera. I bęki też nie są złe. Pierwszy raz chyba takie bęki przeskakuję z jakimiś trikami takimi jak finger, triple czy bar twist nawet. No i fajnie, że taki rolling jest zrobiony. No, więc przyjemny. I tyle z niego. Właśnie przeszedłem bramę. Idealnie na czas. Przed 17 miałem być, więc jestem. I wyjechałem też coś koło tego, więc 3 godziny spokojnie mi starczyło w miarę. Co prawda mógłbym jeździć więcej, ale no spoko było. No to tak. Wróciłem już. Jestem w pokoju i mam dość mokre włosy. Ale to ogarnę później po nagrywaniu. I no, ogarnąłem 4 skateparki, więc jestem zadowolony, zdążyłem chyba nieco ponad 3 godziny, albo nawet 3 godziny. I no niestety miałem czas tylko do 17, a jak się okazało, to pani po prostu chciała, żebym nie wracał później, niestety. Tak, to mam kolację jeszcze dopiero przynajmniej za godzinę, nie wiem dokładnie kiedy, ale miałbym więcej czasu. Przy okazji zapomniałem kasy, żeby sobie coś kupić, więc tylko mogłem pojeździć, ale przynajmniej miałem więcej czasu na jeżdżenie, nie musiałem iść nigdzie do sklepu. No i hulajnoga się sprawdziła, w sensie nowa kierownica i ja też w miarę. No fajna wyprawa, bardzo dużo przejechałem na Google Mapsach sprawdzanych co ile jest tam set metrów i jadąc tak na azymut, ale fajnie było i ciekawa wycieczka. Jeszcze po obcym mieście, w innym kraju. Super! Ale no, przynajmniej jestem zadowolony z tego. Chociaż miałem czas teraz. W ogóle miałem ten czas wolny tylko dlatego, że przyjechałem później. W sensie dobrze, że przyjechałem później, że przyleciałem i przyjechałem trochę później niż chyba miałem. Że jakbym przyjechał zgodnie z czasem wszystko, to bym pojechał na wycieczkę, na którą cała moja grupa pojechała już, czyli z tego tygodnia. Chociaż niektórzy są przez 2 tygodnie, więc no. Ale na szczęście miałem cały czas wolny, jakby całą sobotę dla siebie, więc no. Fajnie wyszło, bo pani mówiła, że jakoś niezbyt będzie free time, że nie ma free time, więc dobrze, że przynajmniej mogłem go wykorzystać teraz, te kilka godzin, ogarnąć wszystkie skateparki, jakie są w pobliżu.
ponagrywać to jednocześnie. I tyle. Ja myślę, że się zmieszczę na to, jakby ten vlog będzie dłuższy, więc nie muszę niczym dopychać więcej. Czyli kolejne dni, nie wiem czy z hulajnogą, na pewno z hulajnogą, bo mogę jeździć przed tym, przed ośrodkiem, tam jeszcze jest taki murek, więc na pewno coś z tego będzie. I ogólnie vlog z tego pobytu też będzie, to nie wiem czy nawet kilka, ale kolejne dni będą w kolejnych filmikach, czyli prawdopodobnie za kolejne tygodnie. A ja dziękuję za oglądanie tego. Mam nadzieję, że się podobało, mi przynajmniej tak. I ja się żegnam. Snarka.